Miło mi Państwa powitać na kolejnym wykładzie z cyklu Czwartki z inżynierem. Nazywam się Magdalena Nakierska, jestem pracownikiem Katedry Inżynierii Środowiska Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska na Uniwersytecie Technologicznym w Bydgoszczy. Dzisiejszy temat naszego spotkania to budynki energooszczędne, jak możemy zaoszczędzić energię. Czyli spojrzenie na budownictwo energooszczędne okiem instalatora, a dokładniej można powiedzieć osoby, która pomoże ukształtować budynek spełniający standardy budynku energooszczędnego. Warto pamiętać o tym, że nie ma obiektów niskoenergetycznych bez odpowiednich instalacji, bez odpowiednio zaprojektowanych i dobranych instalacji. I tutaj pojawia się pierwsze pytanie, jakie instalacje mają największy wpływ na zużycie energii w obiektach. Niewątpliwie będzie to instalacja grzewcza. Jeśli w obiekcie jest zainstalowana instalacja chłodzenia, to także będzie ona miała decydujący wpływ będzie miała wpływ na bilans energetyczny obiektu. Instalacja wentylacji, instalacja wody, przede wszystkim z naciskiem na ciepłą wodę użytkową, czyli na wytworzenie ciepłej wody użytkowej, ale także instalacja elektryczna. Instalację elektryczną możemy w zasadzie możemy potraktować jako instalację elektryczną, czyli prąd, który będzie służył nam w życiu codziennym. Ale też instalacja elektryczna będzie nam pomocna i będzie wspomagała działanie wszystkich systemów instalacyjnych w obiekcie. Także instalację elektryczną, jeśli chodzi o bilans energii, która jest używana w obiekcie, na pewno możemy w kilku miejscach potraktować i rozważać ją w różny sposób. Dzisiaj bym chciała skupić się tylko i wyłącznie na instalacjach sanitarnych, czyli instalacji grzewczej, wentylacyjnej i wytworzenia ciepłej wody użytkowej. I teraz, jeśli pomyślimy sobie o instalacji grzewczej w obiekcie energooszczędnym, to w większości z nas przyjdzie na myśl, że tak powiem, pompa ciepła. Pierwsze pojęcie, które na pewno nam się skojarzy. Proszę Państwa, tak, to jest jedno z możliwych rozwiązań. Jest to na pewno rozwiązanie techniczne, bardzo często stosowane. Natomiast chciałabym dzisiaj skupić się na instalacjach, bez podawania szczegółów technicznych, natomiast skupić się na nich jako na urządzeniach, które powinny nam zapewnić które powinny spełnić pewne role. I po pierwsze, instalacja grzewcza powinna nam zapewnić komfort cieplny pomieszczeń. Z komfortem cieplnym pomieszczeń na pewno wiążą się straty ciepła i wiążą się zyski ciepła, które w budynkach energooszczędnych powinny się bilansować, czyli powinniśmy zwracać uwagę jednocześnie na straty ciepła, ale też jak najbardziej wykorzystać zyski ciepła i to zyski ciepła wewnętrzne i zyski ciepła zewnętrzne, między innymi zyski ciepła od słońca. Jednocześnie powinniśmy móc tak wyregulować temperaturę w pomieszczeniach, żeby te korzyści z zysków ciepła były jak największe. Czyli powinniśmy instalację ukształtować w ten sposób, żeby dała nam możliwość wykorzystania tych zysków ciepła w odpowiednich momentach i wtedy, kiedy one występują. Instalacja grzewcza powinna być zaprojektowana w sposób zwarty, kompaktowy, czyli długość przewodu powinna być możliwie jak najmniejsza, w celu po prostu uniknięcia strat ciepła i strat ciśnienia. Przewody systemu grzewczego muszą być zaizolowane. W związku z tym, że system grzewczy najczęściej oparty jest w budynkach mieszkalnych, oparty jest na gorącej wodzie, ciepłej wodzie, o tak może powiem, więc następują straty ciepła. Żeby ograniczyć straty ciepła, powinniśmy przewody zaizolować. W jaki sposób je zaizolować? Mówią nam o tym przepisy techniczne, między innymi rozporządzenie
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Tam znajdziemy informacje, jakie średnice przewodów, jaką izolacją powinniśmy jakby otoczyć, tak? Czyli jaką izolację powinniśmy zastosować. Na pewno instalacja grzewcza powinna mieć wysoką sprawność. I jeśli chodzi o pojęcie sprawności, to w budynkach energooszczędnych posługujemy się czterema sprawnościami. Między innymi sprawnością wytwarzania ciepła w źródle, sprawnością przesyłu ciepła, regulacji i wykorzystania ciepła oraz akumulacji ciepła. I każdy z tych czterech elementów powinniśmy zaprojektować tak, żeby osiągnąć jak najlepsze, jak najwyższe wartości sprawności, bo to nam gwarantuje efektywne wykorzystanie i spełnienie warunków niskoenergetyczności czy energooszczędności obiektu. Instalacja grzewcza powinna być trwała i charakteryzować się niskim kosztem eksploatacji. No i jednocześnie nie powinna być uciążliwa dla środowiska naturalnego, ale jednocześnie to środowisko naturalne w jakiś sposób może wykorzystywać i powinno wykorzystywać, tylko oczywiście odpowiednio, nie powodując degradacji naszego środowiska. A szczegółowo, tematem jest, jak oszczędzać energię, czyli co możemy zrobić w naszym obiekcie, jak go użytkować, żeby te oszczędności były jak największe. Co się tyczy instalacji grzewczej, to powinna nam umożliwić utrzymanie w pomieszczeniach racjonalnej temperatury. W każdym pomieszczeniu jest tak zwana temperatura obliczeniowa i nie powinniśmy jej przekraczać z tego względu, że każde podwyższenie temperatury o 1 stopień powoduje zwiększenie zużycia energii o około 5%. Ale jednocześnie nie powinniśmy także wyziębiać pomieszczeń, dlatego że powrót do temperatury, czyli ogrzanie pomieszczenia wyziębionego, zużyje nam dużo więcej energii niż utrzymanie na racjonalnym poziomie temperatury odpowiednich pomieszczeń. Co jeszcze? Na pewno pomoże nam w utrzymaniu temperatury pomoże nam montaż zaworów z głowicą termostatyczną. Czyli przygrzejnikowe zawory, które dadzą nam możliwość regulacji temperatury w pomieszczeniach do potrzeb mieszkańców, pozwolą nam na uniknięcie okresowego przegrzania pomieszczenia, szczególnie w okresach przejściowych, czyli w okresach wiosenno-jesiennych. Umożliwią nam obniżenie temperatury w wybranych pomieszczeniach, na przykład w pomieszczeniach chwilowo nieużytkowanych, czyli tam, gdzie nie potrzebujemy temperatury, gdzie przykładowo mamy pomieszczenia, które nie wymagają aż tak wysokiej temperatury, nie są to pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt osób, możemy tą temperaturę po prostu sobie obniżyć. I oczywiście zawory termostatyczne umożliwią nam wykorzystanie zysków ciepła, czyli w momencie, kiedy dostarczamy jakby ciepło z zewnątrz. Przykładowo, jeśli mamy zyski zewnętrzne od słońca, jesteśmy w stanie obniżyć temperaturę pomieszczenia po to, żeby zyski ciepła dogrzały nam tą przestrzeń, jakby tutaj nie wykorzystując instalacji grzewczej, a po prostu odpowiednio wykorzystać te zyski ciepła. Co jeszcze możemy zrobić? Przede wszystkim grzejniki. Bardzo często instalację grzewczą, którą projektujemy, jest to instalacja grzewcza tradycyjna z grzejnikami. I teraz co możemy zrobić, żeby przy grzejnikach, jakby przy samym użytkowaniu grzejników, zaoszczędzić energię? Po pierwsze, powinniśmy prawidłowo je usytuować. Co to oznacza? Prawidłowe usytuowanie grzejników to przede wszystkim usytuowanie grzejników pod oknami. Ma to znaczenie między innymi na krążenie powietrza, wprowadzanie powietrza w ruch w całym obiekcie, w całym budynku czy mieszkaniu.
Jeśli przykładowo mamy mieszkanie, czy mamy budynek z wentylacją grawitacyjną, to zasadą działania wentylacji grawitacyjnej będzie podgrzewanie powietrza, jakby dostarczenie powietrza zimnego poprzez okna, poprzez nieszczelności, które są w oknach, lub poprzez nawierniki, które są w oknach. I tutaj grzejnik będzie nam od razu powodował podgrzewanie tego zimnego powietrza. I dalej kierowanie tego już nagrzanego powietrza w stronę kratek wyciągowych, czyli w stronę pomieszczeń, tak zwanych pomieszczeń brudnych, czyli pomieszczeń przykładowo kuchni i łazienki. Czyli grzejnik jak najbliżej źródła zimnego powietrza, tak? Czyli jak najbliżej, jak najniższe, czyli tam, gdzie będziemy mieli najniższą temperaturę. Ten grzejnik powinien być sytuowany właśnie na ścianach zewnętrznych, tak? Czyli przez to, że to zimne powietrze od razu będzie przez przegrody zewnętrzne dostarczane do pomieszczenia, usytuujmy grzejnik na tych przegrodach zewnętrznych. Najlepiej, gdy grzejniki są całkowicie osłonięte, bez obudowy, czy niezasłaniane zasłonami lub firankami. To oczywiście umożliwia swobodny przepływ ciepła, które będzie grzejnik wydzielał do pomieszczenia. Nie będzie niczym zatrzymywane to ciepło i starajmy się po prostu odkrywać grzejniki. Następnie zastosowanie tak zwanych ekranów zagrzejnikowych, które całe ciepło będą kierowały nam do pomieszczenia, do wnętrza mieszkania, do wnętrza pomieszczenia. Oczywiście jest to znowuż minimalizacja strat, czyli nie będzie, jakby te ekrany będą nam powodowały ten kierunek pożądany przepływu ciepła. No i w czasie wietrzenia pomieszczeń głowice termostatyczne należy ustawić na najmniejszą możliwą temperaturę, dzięki czemu tracimy minimalną ilość powietrza. I tutaj, proszę Państwa, od razu jakby ostatnie zagadnienie wiąże nam instalację grzewczą z instalacją wentylacyjną. Ja już też przy omawianiu ucieplowania grzejników powiedziałam, że jakby to powietrze dostarczane z zewnątrz będzie między innymi ogrzewane właśnie grzejnikami. Czyli instalacja grzewcza i instalacja wentylacyjna są ze sobą po prostu połączone. Muszą one wystąpić w naszym obiekcie. Rozwiązania techniczne są różne. Natomiast sama zasada jakby wentylacji pomieszczeń polega na tym, że jest to wymiana powietrza polegająca na usunięciu z pomieszczenia lub jego części powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie na to miejsce powietrza zewnętrznego. W przypadku braku odpowiedniej wentylacji mamy problem z rozwojem bakterii, wirusów, pleśni, czy grzybów, generalnie wirus zaczyna nam się w pomieszczeniach pojawiać, co wpływa niekorzystnie na nasze samopoczucie, senność, powoduje to zaburzenia zdrowotne, a to też jedno z najważniejszych aspektów. Wentylacja jest konieczną instalacją, która musi wystąpić w obiekcie i musi być ona sprawna, czyli jesteśmy jakby zobowiązani przepisami prawa zaprojektować wentylację w różny sposób, generalnie zapewnić działającą sprawną wentylację w całym obiekcie. W jaki sposób możemy to zrealizować? Jednym ze sposobów jest tak zwana wentylacja grawitacyjna, to co już wspomniałam, gdzie na skutek różnicy ciśnień mamy przepływ powietrza zewnętrznego do pomieszczeń, które są, i to powietrze kierowane jest do kratek wyciągowych, do kanałów wentylacyjnych. Natomiast drugi sposób jest to sposób wprowadzenia, jest to instalacja wentylacyjna mechaniczna i tutaj mamy trzy możliwości. Będziemy mieli wentylację mechaniczną nawiewną, wywiewną i nawiewno-wywiewną. Wentylacja mechaniczna nie jest zależna od temperatury, nie jest zależna od warunków atmosferycznych.
Ona po prostu działa zawsze, zawsze działa sprawnie. Przy wentylacji mechanicznej jesteśmy w stanie odpowiednią ilość powietrza dostarczyć do pomieszczenia, w przeciwieństwie do wentylacji grawitacyjnej. Przy wentylacji grawitacyjnej występuje czasami problem właśnie ilości powietrza dostarczonego do pomieszczenia. Ale to nie jest jedyny problem przy wentylacji grawitacyjnej. Kolejny problem z wentylacją grawitacyjną jest taki, że jeśli w okresie zimowym mamy działanie w obiekcie wentylacji grawitacyjną, to zimne powietrze, które dostanie się do pomieszczenia, zostaje podgrzane, ale to podgrzane powietrze jest bezpośrednio kierowane do kanałów wentylacyjnych, które po prostu wyrzucają powietrze na zewnątrz. Mamy tutaj bardzo duże straty ciepła, jeśli chodzi o bilans cieplny mieszkań czy budynków. Pod tym względem wentylacja mechaniczna jest korzystniejsza na pewno w samym założeniu, w samej strukturze, dlatego że przy wentylacji mechanicznej jesteśmy w stanie ciepło odzyskać, czyli jesteśmy w stanie odzyskać ciepło z tego powietrza usuwanego, z tego ogrzanego powietrza usuwanego. Wentylacja mechaniczna składa się z kilku takich głównych elementów. Jednym z nich jest czerpnia powietrza, czyli element pierwszy, którym powietrze dostarczane jest do układu. Następnie mamy, to akurat schemat pokazuje wentylację mechaniczną nawiewną wiewną z odzyskiem ciepła, czyli z elementem, w którym będzie następowała wymiana ciepła, czyli powietrze, że tak powiem, zewnętrzne będzie nagrzewane powietrza usuwanego. Następnie mamy elementy, już typowo elementy, które będą nam nawiewały powietrze do pomieszczeń oraz będą wywiewniki, które będą usuwały powietrze z pomieszczeń. Proszę Państwa, nawiew powietrza następuje do pomieszczeń tak zwanych czystych albo do pomieszczeń, które mają mniejsze zanieczyszczenie niż przyległe pomieszczenia, natomiast wyciąg najczęściej, czyli wywiew, czyli te wywiewniki będą występowały w pomieszczeniach tych brudniejszych czy o większym zanieczyszczeniu powietrza. Mając na myśli zanieczyszczenie powietrza, to nie jest tylko bezpośrednie zanieczyszczenie pyłami czy innymi elementami stałymi, ale jest to także wilgoć. Czyli można powiedzieć, że zanieczyszczenie powietrza także wilgocią, czyli to obciążenie wilgocią. No i to jeśli my powietrze w brudnych pomieszczeniach przejmiemy i będziemy usuwać, to znowu skierowane jest na ten nasz główny element, na to centrum, jakby miejsce tego odzysku ciepła, a następnie część powietrza, jakby powietrze usuwane jest wyrzutnią na zewnątrz pomieszczenia. Proszę Państwa, czerpnie. Powiedziałam, że to jest pierwszy element, w którym powietrze jest dostarczone do systemu instalacji wentylacyjnej. Czerpnie mogą być różnego rodzaju. Tu akurat widzą Państwo dwie możliwości czerpnia, tak zwana ścienna i czerpnia terenowa. Czerpnie powinny zawsze, jak zaczniemy się zastanawiać nad usytuowaniem, czy nad usytuowaniem czerpni, powinniśmy wziąć kilka aspektów pod uwagę. Powinniśmy sobie zdawać sprawę z tego, że jakby przez te elementy będziemy dostarczać powietrze do systemu, czyli będziemy dostarczać powietrze zewnętrzne. Postarajmy się, żeby te czerpnie były usytuowane w takich czystych strefach, żeby nie było tam, żeby nie było pyłu, żeby nie było jakiegoś zanieczyszczenia, żeby było to powietrze może nie bezpośrednio wystawione na działanie słońca. Postarajmy się oczywiście zabezpieczyć też jakąś kratką, żeby nie dostawały nam się duże elementy stałe do instalacji. Na tym schemacie mamy to nasze centrum, czyli mamy ten nasz element wymiennik ciepła, w którym następuje ogrzanie powietrza zewnętrznego powietrzem wewnętrznym usuwanym.
Proszę Państwa, to powietrze zimne, dostające się do zewnątrz, płynie pomiędzy, jakby, ono nigdy nie styka się z powietrzem usuwanym, czyli nie występuje mieszanie się strumieni powietrza zewnętrznego i powietrza wewnętrznego. One płyną obok siebie. One płyną w takich kanałach, można powiedzieć, takich pomiędzy takimi najczęściej blachami. I one od siebie tylko, że tak powiem, na siebie oddziałują, tak? Czyli zimne powietrze przejmuje część ciepła od powietrza usuwanego. I w związku z tym następuje podwyższenie temperatury powietrza zewnętrznego, co daje nam na pewno duże oszczędności, bo nie musimy już tak mocno podgrzewać tego powietrza zewnętrznego, żeby dostarczyć powietrze o odpowiedniej temperaturze do pomieszczenia. Jakie szczegółowe jakby elementy wpływają na efektywność energetyczną systemów wentylacyjnych z odzyskiem ciepła? Można powiedzieć, że na pewno na efektywność energetyczną ma wpływ sprawność odzysku ciepła w centrali wentylacyjnej. Na pewno poprawne zaplanowanie sieci przewodów wentylacyjnych minimalizujących opory przepływu powietrza. Na pewno właściwa regulacja instalacji, możliwość sterowania wydajnością wentylacji według aktualnych potrzeb mieszkańców i zapewnienie szczelności instalacji i odpowiedniej izolacyjności. Proszę Państwa, a jakie inne jeszcze rozwiązania możemy zastosować odnośnie właśnie wentylacji, instalacji wentylacyjnej? W jaki sposób możemy ją jeszcze wspomóc? Jednym z takich rozwiązań technicznych jest zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła. Gruntowy wymiennik ciepła jest to element wspomagający wentylację i najczęściej stosowany w systemach wentylacji mechanicznych z rekuperatorem. W praktyce pozwala także na klimatyzację, służy do wstępnego chłodzenia powietrza wprowadzonego do budynku latem. Instalacja wykorzystuje naturalne pokłady energii zgromadzonej w gruncie, więc jest przyjazna środowisku, ekologiczna i ekonomiczna w użytkowaniu. A jak szczegółowo to się przedstawia? W dwóch okresach. W okresie zimowym, a następnie w okresie letnim. Na razie mamy zimę. Mamy stałą temperaturę gruntu, którą właśnie wykorzystamy do podgrzania zimnego powietrza wpadającego z zewnątrz. Jeśli do czerwca dostanie się zimne powietrze, tutaj akurat podano przykładowo temperaturę minus 15 stopni Celsjusza, temperatura gruntu założono, że grunt ma temperaturę stałą, założono plus 8 stopni, to powietrze, które będzie płynęło przez nasz przewód, czyli będzie płynęło przez nasz ten gruntowy wymiennik ciepła, będzie się ogrzewało. I na wejściu do budynku, w zależności od tego, od długości tego gruntowego wymiennika ciepła, czyli jak długo to powietrze będzie transportowane, jak długo to powietrze będzie otoczone wyższą temperaturą, możemy dostać temperaturę plusową naszego powietrza, które wyjściowo miało temperaturę przykładowo minus 15 stopni. Więc na pewno zyskujemy energię, którą musielibyśmy przeznaczyć na podgrzanie tego zimnego powietrza. Co dzieje się latem? Tą całą temperaturę gruntu wykorzystujemy do schłodzenia, czyli mamy odwrotny system. Wprowadzamy gorące powietrze do gruntowego wymiennika ciepła i ono oddaje ciepło do gruntu, wychładzając się. I na wejściu do budynku odpowiednio obniżona jest temperatura powietrza zewnętrznego. Proszę Państwa, mówiłam, że jakby chciałabym dzisiaj parę słów powiedzieć na temat trzech instalacji, właśnie grzewczej, wentylacyjnej i jeszcze instalacji ciepłej wody użytkowej. Proszę Państwa, bardzo często jest ta instalacja pomijana, ale jakby nie można jej pomijać w budownictwie energooszczędnym. Dlatego, że przy obniżeniu, jeśli mamy budynki niskoenergetyczne, to bardzo mało zużywają one ciepła na ogrzewanie. I tutaj przy bilansie ciepła ważnym staje się element właśnie ciepłej wody użytkowej. I teraz,
Sama instalacja ciekłej wody użytkowej, jakie zadania, jakie stawiamy zadania naszej instalacji? Po pierwsze, ma dostarczyć wodę o odpowiedniej temperaturze. Obliczeniowa temperatura wody ciepłej to jest 55 stopni. I zakładamy, że taką temperaturę powinniśmy wytworzyć i dostarczyć do punktów czerpalnych. Jednocześnie musimy dostarczyć wodę o odpowiedniej jakości, o odpowiedniej ilości i o odpowiednim ciśnieniu. I teraz, jak możemy na tej naszej instalacji ciepłej wody użytkowej zaoszczędzić? Po pierwsze, powinniśmy wprowadzić przewód cyrkulacyjny ciepłej wody użytkowej. Przewód cyrkulacyjny pozwoli nam na krążenie ciepłej wody w instalacji, czyli w całym naszym budynku, czy w całym naszym systemie, tak, żeby w momencie, kiedy ja odkręcę, można powiedzieć, kran, czyli inaczej nasz jeden z przyborów czerpalnych, jeśli ja odkręcę kran, uzyskam temperaturę pożądaną, czyli ja uzyskam ciepłą wodę o temperaturze pożądanej. Ciepła woda użytkowa chłodzi się, tak? Czyli ona, będąc w instalacjach, będąc w przewodach, ulega wychłodzeniu. I teraz w momencie, kiedy nie zastosujemy instalacji cyrkulacyjnej, to ta woda, która jest w przewodach, się wychłodzi. Jeśli ja odkręcę kurek ciepłą wodą, to najpierw będę musiała jakby pozbyć się tej wychłodzonej wody i dopiero będzie dostarczona ta woda ciepła. Dlatego, proszę Państwa, instalacja cyrkulacyjna zapewnia nam oszczędność energii. Tak, zapewnia nam oszczędność energii na jakby podgrzanie tej wody, bo ona cały czas jest w instalacji o odpowiedniej temperaturze. A co jeszcze, jeśli chodzi o takie codzienne użytkowanie? Unikajmy cieknących kranów i spłuczek podstępowych. Podczas kąpieli pod prysznicem na pewno zużyjemy mniej wody niż podczas kąpieli w wannie. Naczyń nie należy zmywać pod strumieniem bieżącej wody, ale myć z lewozmywaku lub zmywarki. Proszę Państwa, mówiłam o szczegółach instalacji, ale żeby instalacja na przykład grzewcza, czy żeby mogła powstać, żeby ta ciepła woda nasza użytkowa była wytworzona, to musimy ją, że tak powiem, jakoś wytworzyć, czyli musimy zająć się tak zwanym źródłem ciepła. I tutaj, proszę Państwa, w budownictwie energooszczędnym pożądane jest wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych, między innymi energii promieniowania słonecznego. I tutaj przykładem są kolektory słoneczne, które na pewno będą wspomagały wytwarzanie ciepłej wody użytkowej, oraz panele fotowoltaiczne, które będą wspomagały nam wytworzenie energii elektrycznej. Możemy wykorzystać ciepło zmagazynowane w gruncie, gdzie mówiłam o jednym przykładzie, o gruntowych wymiennikach ciepła, ale też wspomniane zupełnie na początku wykładu przeze mnie pompy ciepła także będą korzystały z energii z gruntu. Nie zapominajmy o energii wiatru czy energii biomasy, też bardzo szeroko wykorzystywanej w instalacjach i w wytwarzaniu energii. Proszę Państwa, jeśli chcieliby Państwo poznać szczegóły projektowania, szczegóły techniczne wspomnianych przeze mnie rozwiązań, to zapraszamy na studia na Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, gdzie między innymi jednym z kierunków, które prowadzimy, właśnie jest inżynieria środowiska zajmująca się przybliżonymi przeze mnie zagadnieniami, ale także prowadzimy inne kierunki, takie jak architektura, architektura wnętrz, budownictwo czy geodezja i kartografia. Zapraszamy na studia, a jednocześnie mogą Państwo na kolejnych wykładach z cyklu Czwartki z inżynierem poznać jakby kolejne zagadnienia. Następny wykład już za tydzień, gdzie poprowadzi go pani dr Agnieszka Mierzwa, wykład pod tytułem Eco Design. A jeśli Państwo byliby zainteresowani
poszerzeniem jakby wiedzy o naszym wydziale i o przybliżeniu sobie sylwetek absolwenta czy wszelkiego rodzaju tematami związanymi z rekrutacją, to zapraszamy na strony internetowe. Pierwsza strona internetowa jest to strona naszego wydziału, natomiast druga strona internetowa jest to strona stworzona przez Katedrę Inżynierii Środowiska na temat studiów właśnie na kierunku Inżynieria Środowiska. Dziękuję bardzo za uwagę. Życzę spokojnego popołudnia. Dziękuję i do widzenia.